W dzisiejszym programie Studio Lato dużo mówiliśmy o Śląsku, o tradycjach śląskich, a tradycje śląskie to oczywiście również kuchnia śląska. I już za chwilkę będziemy w restauracji pod ratuszem gotować dla Was, drodzy widzowie, słynną śląską wodzionkę. Zapraszamy! Dziś w programie Studio Lato będziemy gotować może nie zupę, ale zalewajkę, jak to powiedział pan Krystian Myszka, czyli tak zwaną wodzionkę śląską. Panie Krystianie, no właśnie, co trzeba zrobić, aby taką wodzionkę ugotować? Jakie są potrzebne produkty? Witam serdecznie. Ja myślę, że każda gospodyni na Śląsku to wie, jak to się robi wodzionkę, a właściwie powiedziałbym więcej, że każdy chłop to sobie nawet sam przygotuje taką wodzionkę, bo to jest po prostu najłatwiejsza robota na świecie w kuchni. Dobrze, co jest potrzebne, aby taką najprostszą wodzionkę przygotować? No, zacząłbym przede wszystkim od tego, że najważniejsze jest pieczywo. Pieczywo nie może być gdzieś tam kupowane, nowoczesne, jakieś tam... To musi być pieczywo z tradycyjnej piekarni. Trzeba poszukać sobie piekarnię taką, która robi pieczywo na zakwasie. To musi być pieczywo pszenno-żytnie, musi być wysuszone dobrze. Rozumiem, że taki chlebek kroimy na małe kosteczki, tak? Nie, to są pozostałości te, które w domu mamy. Mamy coś takiego, że czasem zostanie nam tam kromka, dwie kromki. Tego chleba nie wyrzucamy, bo na Śląsku mamy wielki szacunek do chleba i dlatego wykorzystujemy ten chleb właśnie do tej naszej wodzianki. Dobrze, ten suchy chleb mamy przygotowany i teraz tak, co, gotujemy wodę? Jak to wygląda? No, wodzionka to jest zupa chlebowa, czyli woda plus chleb to jest te podstawowa rzecz, która będzie się znajdować w tej naszym talerzu czy miseczce, w zależności od tego, jak sobie to przyrządzimy. To jest ta podstawa i woda musi być zagotowana. Przygotowujemy sobie naczynie. Wtedy do tego naczynia wkładamy wszystkie nasze składniki. Mamy sól, mamy pieprz. To są następne ważne rzeczy. Używamy również do wodzionki takiego czegoś jak Maggi, czy przyprawy do zup w płynie, bardziej zrozumiałe. Ważne jest to, żeby pieprz też był w całości, żeby on był świeżo mielony, on wtedy daje nam fajny aromat. Dobrze, żeby sól była morską solą, ona też jest tą zdrową solą. Taką rzeczą, która zawraca nam w głowie, że ta wodzionka się robi taka atrakcyjna, że ona ma wielu wielbicieli, to tym sukcesem tej zupy to jest czosnek. A dokładnie tak, o czosnku nie możemy absolutnie zapomnieć. Czyli tak, mamy już przygotowane tutaj naczynie, jest już woda zagotowana i teraz? I teraz po kolei będziemy składniki wkładać do naszego naczynka. Naczynko jest wysokie, dajemy troszeczkę kucharka, przyprawy typu wegeta. Fajnie robi również odrobina kminku w ziarenkach. Kminek bardzo fajnie nam, że tak powiem, poprawia też trawienie. Są to składniki takie, które są aromatyczne, ładnie pachną, bardzo nam dają takie na podniebieniu takie poczucie kompozycji smakowych. I dlatego z tych składników tworzymy właśnie tą naszą wodzionkę. Czyli jak już mamy tutaj składniki w środku, w tym naszym naczyniu, czyli mamy tak wegetę, mamy pieprz, mamy sól, teraz będziemy zalewać to wodą, wszystko, ten cały wywar. Tak troszeczkę tak. Jeszcze Maggi, ale ta zupa musi mieć również taki składnik jak smalec ze skwarkami, czyli stopiona słonina ze skwarkami. Musi być taka łyżeczka takiego smalcu, dlatego że ona musi mieć troszeczkę tłuszczu, że to nie może być sama woda z kompozycją smakowo-zapachową, tylko musi mieć też wartości odżywcze. Czyli najpierw czosnek widzę, że jeszcze tutaj, teraz jest tarty i za chwilkę będzie dokładany smalec. Tak jest, dokładamy smalec, łyżkę smalcu do tego i to właściwie są wszystkie składniki, które są niezbędne w wodzionce, w takiej klasycznej, takiej, którą u mnie w domu się robiło. Bo wersje wodzionki też są różne i możemy tutaj przygotowywać na różne sposoby. Górnicy bardzo lubili i dlatego byli zdrowi, silni. Obok żuru myślę, że to jest druga zupa taka klasyczna śląska, która dawała nam dużo energii. Ta wodzionka w tej wersji, którą tutaj dzisiaj prezentujemy, ona ma śląski znak jakości. Ona zdobyła uznanie w kapitule śląskiego znaku jakości, no i ma taki honorowy dyplom jako znak taki śląskości. Czyli tak, wszystkie podstawowe składniki już mamy, w tym naczyniu teraz zalewamy wodą. Tak, w tej chwili zalewamy wrzątkiem, bo to musi być wrzątek, woda musi być przygotowana.
do nalewany gdzieś około 3/4 wysokości takiego naczynia. Chwileczkę musimy odczekać, żeby te aromaty się wszystkie uwolniły pod wpływem temperatury. Zaczyna nam już fajnie pachnieć i już tak mamy ochotę do tego, żeby spróbować. Przed samym jedzeniem, żeby nam nie namokły za bardzo te grzaneczki, wrzucamy na sam koniec połamany chleb do tej zupy. Wiesz, to jest chyba zupa, którą można zrobić w ciągu, 3-5 minut. Tak, szybko się robi, ona jest nieskomplikowana, każdy ją może zrobić, praktycznie od dziecka do starca może taką zupę zrobić. Ona, ta zupa, może nie jest takim topowym jedzeniem w czasie wakacji, ale ona jest na przykład w naszej sytuacji jest bardzo atrakcyjna dla ludzi, którzy przyjeżdżają. Dziś, jutro mamy wycieczki, które przyjeżdżają pokosztować śląskich smaków. Między innymi podajemy właśnie wodziankę. I zupa wodzianka gotowa. Serdecznie zapraszamy. Mamy nadzieję, że ten przepis też tutaj widzą telewizji Mysłowice przypadnie do gustu i sami sobie taką zupę przygotują. Może nam się też uda kiedyś spróbować tego, co widzowie przygotują. Dobrze, teraz jest szansa, żeby spróbować? Czy jeszcze musimy poczekać? Ja może spróbuję. Spróbujemy. To uwaga, ja będę lekko próbował. Zamieszamy. Mhm. Tak. Od razu z chlebkiem może? Tak. Pychota. Naprawdę. Bardzo dobra. Pyszna. Prawdziwa wodzionka. Kompozycja smaków. Jak najbardziej. Polecamy i zapraszamy. Proszę.